decyzją papieża Pawła VI zostałem tutaj wyznaczony po śmierci księdza kardynała Kominka na metropolitę wrocławskiego. Ja pochodzę z Wilna. Dla mnie Zachód był czymś nowym. Nie znałem tutaj nigdy. Od roku 45 po zakończeniu II wojny światowej nie miałem jakichś kontaktów z tą archidiecezją, ponieważ byłem kaplanem wileńskim i pracowałem w Białymstoku. Kiedy tu przyszedłem, trzeba się było wszystkiego uczyć. Oprócz tego, że zarząd archidiecezją, miałem także wykłady w seminarium dla alumnów. Przychodząc na te wykłady, przy wejściu, przy furcie do seminarium, bardzo często spotykałem takich zaniedbanych mężczyzn. Starałem się jak zawsze do człowieka podejść spokojnie, więc mówiłem do nich pochwalonego, oni nic. Myślę sobie, pewno oni są Ślązacy, to trzeba mówić do nich po śląsku, szczęść Boże. Mówiłem szczęść Boże, też nic. Zapytałem wówczas wicerektora seminarium, co to za grupa mężczyzn, która tutaj stale na tej klatce schodowej koczuje. I wtedy się dowiedziałem historii całej, mianowicie, że to są ludzie bezdomni i dlatego też przychodzą do seminarium, żeby uzyskać jakieś wsparcie, zwłaszcza pożywienie. Dało to mi do myślenia. Pytałem się, ile tych osób jest, jak oni ich wspierają tym pożywieniem. I wtedy mnie odesłano do Furtiana, którym był ksiądz Jerzy Marszałkiewicz. To nasz student, on wszystkie studia Wyższego Seminarium Duchownego skończył, a święcy nie przyjął. Wolno tak postąpić. I właśnie miał ten, nazwijmy to, charyzmat rozumienia człowieka w biedzie. I dlatego też, jakie były kontakty z władzami seminaryjnymi, jak on tam uzyskał pozwolenie, żeby można było podzielić się obiadem z tymi przybyłymi bezdomnymi, to jest jego tajemnica, ja nie znam tego. Natomiast ponieważ zaczęły się wizyty, na przykład przyjechał z Wiednia kardynał Kylik. To była pierwsza wizyta, bardzo ważna mnie osobiście, ponieważ znałem księdza kardynała, ale w Rzymie. Spotkaliśmy się tam przy jakichś okazjach spraw kościołów wschodnich. Już jako biskup administrator apostolski w Białymstoku. I on, jak się dowiedział, że jestem tutaj wyznaczony przez Pawła VI, to właśnie przybył wtedy z wizytą. No trzeba było się przygotować, nie? Trzeba było jakoś zadbać o to, żeby tam, bo nie ma innego wejścia do seminarium, jak tylko to główne. I wtedy zaczęła się rodzić myśl, żeby tą sprawę uporządkować. Pytałem się, był tu jakiś pan inżynier, którego ja niestety nazwiska nie pamiętam, bo jestem już za stary. Trzeba pytać księdza Marszałkiewicza, który jakoś też chciał im, tym bezdomnym, pomóc. I zaczęliśmy dyskutować. On miał takie bardzo plany radosne, dobre. Mianowicie, żeby dać im dać na głową, żeby oni mieszkali razem, żeby był jakiś zarząd, żeby ktoś tym się wszystkim opiekował. I
on marzył, żeby tych ludzi posłać do roboty, żeby oni na przykład pracowali przy wyrobie cegieł, tak kiedyś mnie tłumaczył, i żeby mogli wybudować sobie jakiś dach nad głową. Niestety to się nie spełniło, bo jak się okazało później w tej codziennej pracy z bezdomnymi, oni nie są zdolni do takiej systematycznej pracy. Wtedy przynajmniej tak to wyglądało za czasów komunistycznych w PRL-u. Dowiedzieliśmy się, że jest dopuszczony taki hotel robotniczy, taki barak. Były właściwie dwa takie baraki przy, jak się później okazało, przy analizie tej całej sprawy, mianowicie na Lotniczej pod numerem 2 i 5. No ale to jest własność miasta. Wtedy według naszego systemu PRL-u biskup mógł rozmawiać tylko z wojewodą. I dlatego też wybrałem się do wojewody. Wojewoda był wtedy, jeżeli mnie pamięć nie mieli, pan Owczarek. I poszliśmy z takim konkretnym projektem, mianowicie, żeby oni nam wypożyczyli ten barak, żeby nie kazali płacić za to wysokiego czynszu, że są bezdomni na terenie miasta, jak jest według tej liczby, jaką określił ksiądz Jerzy, to jest ich gdzieś parę dziesięciu, wtedy tak było. To był rok 1979, myślę, jakieś 3 lata od mojego tu przyjścia. I że my, diecezja, weźmie na siebie koszt utrzymania, czyli wyposażenia tego, bo tam jakieś prycze były w tych barakach, ale nawet trzeba karmić, nie? I oni się zgodzili. Ja powiedziałem wtedy, pamiętam to, bo jeżeli pan wojewoda nie ma możliwości załatwienia na tym terenie, to ja będę musiał się odwołać do KC, do Warszawy, ponieważ sprawa jest ważna. Trzeba tym ludziom podać rękę. Załatwił to wszystko. Jest jakaś kartoteka w naszej kurii, gdzie te właśnie takie systematyczne, bo to trzeba było pisać podania, bo to trzeba było uzasadniać to wszystko. I tak się zaczęło. Ale kto teraz pójdzie? No i trzeba było rozmawiać z księdzem Jerzym Nosołkiewiczem. On zgodził się. I ja pamiętam, jak najpierw poświęciliśmy te baraki, jak on znalazł sobie taką izdebkę tam, żeby był trochę niezależny, bo zawsze ten, który odpowiada, musi mieć jakieś biuro, musi mieć, jak to się mówi, pewną swobodę w swoim działaniu. A że jest człowiekiem, no więc jak będzie odpoczywał, żeby mu też tam nie przeszkadzali. Pierwsza msza święta została tam odprawiona, ja ją odprawiłem na Boże Narodzenie. Gdzieś tak wieczorem. I było ich wtedy tak dużo, że ja przeraziłem się. Bo nie tylko były zajęte wszystkie prycze, ale jak powiedział ksiądz Jerzy, bo przechodziłem koło łazienki i patrzę, że tam jest jakieś posłanie. A on mówi, no bo nie ma innego miejsca, to ten, który przyszedł do stawni, no to tutaj się ulokował. Była to z jego strony bardzo piękna postawa człowieka, który chce nawet w takich bardzo mizernych warunkach pomóc temu, który nie ma dachu nad głową.
Jak to długo trwało, bo to potem przyjęli już inni, ja musiałem pójść do zajęć takich jak na przykład wizytacje kanoniczne czy urzędowanie w biurze i dlatego też został tam wyznaczony taki ekonom, który miał pomagać księdzu Jerzewa, ale właściwie to na nim się wszystko opierało. On był takim relatorem, on właśnie przychodził, bo to wtedy Karytasu nie było. Karytas był przez PRL zabrany kościołowi. Było tylko taka charytatywna grupa przy kurii, która istniała. I więc właśnie przez tą charytatywną grupę trzeba było, taki wydział charytatywny, jakbyśmy powiedzieli, kurii, trzeba było działać, bo to wszystko musiało być rejestrowane, to nie można było tego robić na słowo honoru, to trzeba mieć zawsze wszystko, jakby to powiedzieć, czarny na białym. Jeden taki był niepokojący, to ja dowiedziałem się właśnie od tego ekonoma, mianowicie, bo ten pan inżynier się wycofał, bo nie dało się zrealizować tego planu, żeby oni chodzili do roboty, żeby robili cegły, żeby... To jest psychika tych ludzi bardzo trudna. Zresztą ja myślę, że zarząd Towarzystwa Brata Alberta mógłby na ten temat bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedzieć. Co było dalej? Dowiedziałem się, że jakieś chyba trochę psychicznie niezrównoważony rzucił się podobno na księdza Jurka, no i dobrze, że inni go obronili. W każdym bądź razie mógł wtedy stracić życie. To było bardzo niebezpieczne. Ja znam tylko taki jeden wypadek. Czy było więcej, to trzeba jego pytać. Ponieważ władze wojewódzkie ani miejskie nie miały żadnych dotacji na ten cel, no to ciepło siedzieli, nam nie przeszkadzali i myśmy mogli działać. Jak potem potoczyła się ta sprawa, kiedy już lotnicza przestała wystarczać, nie? Ale to był ten pierwszy dom, w który później zostało powołane. Ja niedawno oglądałem właśnie te dokumentacje. Grupa ludzi dobrej woli, tak tam jest pięknie napisane, którzy chcieli stworzyć towarzystwo. Zostało stworzone, zostało już, jak oni zostali zatwierdzeni przez władzę PRL-u, to trzeba u nich tam w dokumentacji zobaczyć. I przyjęli w swoje ręce. I wtedy, jak to się mówi, ta nasza odpowiedzialność się skończyła, a zarządu Towarzystwa Brata Alberta się rozpoczęło. No i teraz podobno, nawet nie wiem, ile oni mają tych domów, chyba ponad setkę. Z chwilą, kiedy zostało powołane Towarzystwo Brata Alberta, miało swój zarząd, swoje władze, to myśmy już tylko byli zaproszeni na tak zwaną z okazji Wielkiego Dzwonu, jak właśnie pan był łaskaw powiedzieć i przypomnieć o tych poświęceniu, czy Strzegomskiej, czy innych obiektów. Z tego trzeba wyciągnąć jeden wniosek, że zarząd dobrze pracował, że nie spoczął na laurach, nie zatrzymał się tylko na lotniczej, tylko widzieli, że tych ludzi przybywa i dlatego też trzeba było szukać nowego dachu nad głową i im się to udawało. Ja myślę, że szczególne błogosławieństwo Boże tym aktom pomocy ludziom biednym towarzyszy i dlatego też oni cieszą się też taką opieką Wszechmogącego.
jedna jest rzecz, która zawsze, ja mam teraz to słabe oczy, ale kiedyś to miałem dobre oczy i miałem taki spiritus vonhalitatis, to znaczy zobaczyć, jak to jest. Zawsze był porządek, zawsze była higiena, zawsze, mimo że mieszkańcy domu czasem wymagali, jak to się mówi, doprowadzenia ich do porządku, nawet gdy chodzi o higienę osobistą, to domy były dobrze utrzymane i dobrze prowadzone. Co więcej trzeba by powiedzieć? Dobrze, że nie tylko myślano o tym, żeby było łóżko dla tego bezdomnego, żeby on otrzymał przynajmniej 3 razy dziennie posiłek, jeżeli był w domu, bo on się podobno bardzo lubią wędrować, że oni nie siedzą jak w hotelu, tylko ciągle gdzieś ich niesie. Nie zawsze ku dobremu, ale tak jak słyszałem, ale no trzeba tą rzeczywistość dostrzec. I dlatego też ta cierpliwość zarządu domu, ja myślę, że powinno się napisać jakąś pracę naukową z psychologii, jak właśnie przygotować pracowników, żeby oni wytrzymali z tym elementem bardzo szczególnym, gdy chodzi o swoje psychikę i swoje zachowanie. W Szczodrym rzeczywiście były kiedyś jakieś kiełbaski i tam jest taki ładny palacyk jakiegoś burżuja niemieckiego sprzed II wojny światowej. No i on stał pusty. Kiedyś ktoś mi powiedział o tym, że tam jest do wzięcia. No i towarzystwo zakręciło się i wzięło, bo tam jest park też, nie? Tam jest ogrodzone wszystko murem. Także to jest taka bardzo dobra pozycja. I tam można było właśnie takie spotkanie rządzić. I no i tylko jeden raz niestety tam udało się być, bo co? No bo każdy ma swoje zajęcie i radosnych spotkań w życiu mamy niewiele, a takie, które wymagają od nas jakiegoś poświęcenia, to jest zawsze więcej. Cieszę się, że towarzystwo ma dobrą opinię w społeczeństwie. Do mnie dochodziły rozmaite głosy, gdy chodzi właśnie o istnienie. Najpierw to się bardzo zdziwili wszyscy, że Wrocław pokazał klasę, tak jak powiedział jeden z profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, a myśmy pokazali klasę. Ja mówię, a ile pan dał? No, nie odmówiono na to odpowiedzi. Ale rzeczywiście, bo potem zaczęły powstawać w Polsce właśnie dzięki towarzystwu te nowe ośrodki. Życzyłbym więc, żeby właśnie towarzystwo nie straciło nic z tej dobrej opinii, bo zawsze będzie potrzebne. Bo ludzie, którzy nie umieją jakoś w życiu ustawić się prawidłowo, czasem im nie wychodzi, czasem jakieś nieszczęście spotyka. No i wtedy, żeby tym ludziom podać rękę. I właśnie towarzystwo brata Alberta podaje rękę ludziom, którzy albo nie mają rodziny, albo nie, coś się popsuło w życiu. Tak to bywa. Więc wspomnień za dużo nie mam, bo co? Bo potem już oni zaczęli działać w sposób samodzielny i to dobrze, że tak robią. Wrocław ma to do siebie, że, bo jak na przykład stan wojenny powstał u nas w kraju, to pierwszy też komitet charytatywny, arcybiskupi komitet charytatywny powstał. Myślę, że dzięki tym
ideałom, które reprezentuje Towarzystwo Brata Alberta. Przyszło wtedy do mnie kilku profesorów wyższych uczelni. Ciekawe, inteligencja, właśnie profesorowie mają tą wrażliwość, za którą im trzeba bardzo podziękować. Im powiedzieli, no trzeba pomagać tym ludziom. Od razu było gdzieś około 140 osób i to są wszystko profesorowie, lekarze, farmaceuci, adwokaci. Powstały od razu cztery grupy wtedy w tym komitecie charytatywnym. Do dziś dnia był takich grupa starszych babci, jak myśmy mówili, nie? I one chodziły w takich chustkach, niby to do trzech nie zliczy, ale procesy, które się odbywały nad tymi internowanymi, czyli których władze komunistyczne osądzały, to w IPN-ie nie ma, a u nich jest. Oni to wszystko zarejestrowali, więc zwrócenie uwagi właśnie na te sprawy, to jest bardzo ważne i potrzebne. Co jeszcze by trzeba powiedzieć? Jaki jeszcze wpływ? Myślę, że bardzo dużo wie zarząd Towarzystwa Brata Alberta.